Gdzie ty przyjechałeś? Gdzie jesteś? Krąży ładnie bardzo. Świetnie. Zobaczmy, jak on trzyma tutaj wysokość. Słuchajcie, na co dzień otrzymuję bardzo dużo zapytań, jeżeli chodzi o najtańszy segment dronów, tych do wartości około 1000 zł. Na co zwrócić uwagę, jaki model kupić, czy warto w ogóle inwestować w takiego drona, czy lepiej odłożyć sobie więcej kasy i kupić na przykład Mini 2. Dzisiaj przetestujemy model SJR-C F11 Pro 4K. Ma już stabilizowaną kamerę na gimbalu dwuosiowym, ma wewnętrzną stabilizację, ma możliwość nagrywania w 4K, ma też inteligentne tryby, takie jak Follow Me, Gesture, czy może Orbit. Sprawdzimy to wszystko i postaram się odpowiedzieć na pytanie podstawowe, czy tego typu drona warto kupić, czy jednak celować w coś wyższego i zainwestować więcej pieniędzy. Zaczynajmy zatem. Bardzo porządnie to wygląda, jeżeli chodzi o zestaw. Tutaj w środku mamy instrukcję, kontroler, zapasowe śmigła i akcesoria do tego, a następnie samego drona. Tu jest instrukcja obsługi. W komplecie otrzymujemy też zapasowe śmigła. Konstrukcja składa na dość solidny, waży swoje kształty, takie dosyć kanciaste. Akumulator wyciągamy po zwolnieniu tych dwóch blokad. Akumulator jest ładowany tutaj poprzez łącze mikro USB 11.1 V, czyli widać, że jest 3-celowe, pojemność 2500 mAh. Litowo-jonowe akumulatory, co ciekawe, są stosowane tutaj. To, co jeszcze go charakteryzuje, to są bezszczotkowe silniki, dość porządne te silniki. Śmigła są wkręcane na dwa wkręty, czyli do tego trzeba mieć małego imbusa. Z tyłu nie mamy żadnych czujników. Na dole praktycznie też nie ma czujników, co ciekawe. Jest za to naklejka, która informuje nas o tym, że przed lotem należy zdjąć blokadę gimbala. I to, co faktycznie wyróżnia ten model, to jest kamerka. I co ciekawe, kamera opiera się na gimbalu dwuosiowym. Full HD Wi-Fi. Co ciekawe, specyfikacja mówi o 4K. Tak czy inaczej, przysłona 2.15, pole widzenia setka, czyli dość szerokie pole widzenia. Jeżeli chodzi o to, tutaj mamy też slot karty pamięci z boku. Z boku nie ma żadnych czujników, poza tym z tyłu jest tylko oznaczenie samego modelu. Z drugiego boku też nie mamy praktycznie nic i z przodu sama kamera plus obudowa. Z góry też nie ma czujników i na dole też nie ma czujników, jest tylko wentylator. Tak to wygląda. Odsuwanie samego akumulatora. Tu są dwa przyciski blokujące, dwie zapadki. Jeżeli chodzi o kontroler, jest on dość specyficznie zbudowany. Anteny tradycyjnie stanowią atrapy, dwa drążki, uchwyt na urządzenie mobilne. Tu mamy przełączanie prędkości z samego lotu. Klawisz awaryjny, czyli przerywanie manewru. Włączenie przyciskamy raz, wyłączenie przyciskamy przez 3 sekundy. Return to home, powrót do domu, do punktu bazowego. Tutaj mamy zoom, co charakterystyczne, zoom out, zoom in. Tutaj mamy kąt gimbala, nachylenia kamery. Następnie tutaj jest wykonywanie zdjęć, czyli migawka i nagrywanie. Patrząc na wyświetlacz, to co jest ciekawe, że tutaj mamy tryb wolny, camera mode, tryb normalny i tryb szybki. Możemy to przełączać w ten sposób. Teraz jest sport. Kamera normal. Tutaj mamy ikonę drążków, tu następnie jest ikona zoom, przełączenie tryb wideo, foto. Tutaj mamy kontrolowanie samego kąta gimbala, czyli potencjometrem, wyświetla nam się tu. Następnie mamy stan akumulatora, stan połączenia, jeżeli chodzi o Wi-Fi. Jeżeli akumulator kontrolera jest słaby, wyświetla nam się tutaj. Tu jest ikona powrotu do domu, nagrywanie i shooting, czyli wykonywanie zdjęć. Ok, zerknijmy na podstawowe czynności, jeżeli chodzi o uruchomienie tego drona. Po pierwsze potrzebujemy do niego aplikację SJF Pro. Uruchomimy kontroler, uruchomimy drona.
charakterystyczny dźwięk, jaki zwykle wykonują kontrolery LOTU Plus OSC. I teraz spróbujmy poprzez Wi-Fi się połączyć z samym dronem. Mamy sieć SJF Pro 39. OK. Połączone, wracamy do aplikacji. Stąd można też wybrać model tego drona, ale już w tej chwili mam podgląd z ekranu i wygląda naprawdę dobrze, jeżeli chodzi o samą kamerę. OK, podstawowe czynności to jest kalibracja kompasu, czyli dwa drążki do góry i do środka. I w tym momencie mamy wywołaną kalibrację kompasu. Oczywiście nie w takim miejscu, tylko powinniśmy być nad ziemią, metr nad ziemią. Druga seria obrotów w tej chwili jest w porządku, pokazuje nam. Po kalibracji już kompasu mamy tutaj światło białe ciągłe. Z tyłu jest światło niebieskie. Teraz należy skalibrować żyroskop, czyli dwa drążki, jeden na pierwszą, drugi na 11. I w tym momencie mamy kalibrację żyroskopu zrobioną. Tak jest. Przez chwilę migały te lampy, teraz jest w porządku. Taką procedurę trzeba przejść przed lotem. I teraz, jeżeli chodzi o uruchomienie silników, to są dwa drążki w dół na skos. F-Pro, control, świetnie, ready to fly, spróbujmy go skalibrować, dwa drążki do siebie, tak, jest kalibracja w tą stronę, kalibracja do nieba, jest, i druga rzecz, którą zrobimy, to jest żyroskop, no, dwa razy trzeba, level calibration. W tej chwili już poszedł. Świetnie. Zobaczmy, jak on trzyma tutaj wysokość. W miarę trzyma ładnie GPS. Gimbal ma piękne sterowanie tu. Dobrze wychodzi. Polecimy trochę do tyłu, żeby pokazać mnie i całą polankę. Wygląda to ok. Spróbujmy polecieć teraz troszeczkę w tą stronę. Tu wygląda to w miarę, oczywiście nie ma szału. Chciałbym być trochę wyżej. Polecieć troszkę tu, dalej. Jest ok, słuchajcie. Trzeba pamiętać, że to jest tani dron. Dobra, jak on się teraz stabilnie zachowuje w miejscu? Tu mamy zoom. W miarę ok. Jak ruchy gimbalem? Gimbal do góry. No to jest jeden z takich modeli, kurcze, które do tej pory nie były dostępne na rynku. Nie mogę się przyzwyczaić jeszcze do tego, że są inne ruchy gimbalem, ale tak poza tym, to on naprawdę ładnie nagrywa. To wideo wydaje się być w porządku. Mamy tutaj też taki zielony pasek, który pokazuje stan naładowania akumulatora. Teraz odleciałem na 40-50 metrów nawet. Jest ok, jest naprawdę dobrze. Teraz ze słońcem zrobimy sobie ujęcia. Tego typu dronami można zrobić ujęcia faktycznie ze słońcem. Teraz parę ptaków mam tutaj w okolicy. Nawet więcej niż parę. I polecimy w stronę tego większego drzewa tam. Tak jest, jak widzicie, atakują mnie ptaki. Teraz krąży wokół mnie chyba z 15 wron czy kruków. Lecą za mną cały czas. Zaraz wam pokażę to zjawisko, to jest niesamowite. Tam widać, co się dzieje. Lecimy w moją stronę. I co, przylecą za nami? Może. W każdym razie, ja cały czas nagrywam, możemy zrobić też parę fotografii. Cyk. Picture. Wygląda to ok, wygląda to naprawdę w porządku. Bardzo długo robi zdjęcie, nie wiem dlaczego. Przelecimy teraz bokiem kawałek. Chciałem zobaczyć, jak on się ma podczas lotu bokiem. Wygląda to dość dobrze. Ogólnie ten dron jest w porządku. Wiadomo, że ktoś może powiedzieć, no to nie jest DJI, ale on kosztuje 800 zł, kurczę, nowy. Dobra, chciałbym zobaczyć jeszcze, czy jestem w stanie uruchomić orbit. To, co chciałbym zrobić, to zablokować go tutaj przy nas. Locked.
Teraz chciałbym wyznaczyć tak zwany promień. Chciałbym wyznaczyć mu promień w tej chwili. Start surrounding. No i pięknie. Gimbal w dół. I działa to, czyli dwa klawisze. Krąży ładnie bardzo. Wręcz idealnie. On w tej chwili zaczyna nam robić manewry a la toilet bowl, ale nawet się trzyma, jeżeli chodzi o GPS. Ten dron posiada też inteligentne tryby lotu, m.in. Image Follow. Jest to odpowiednik Spotlight, czyli nie śledzi nas bezpośrednio, ale optycznie wodzi za nami wzrokiem, można tak powiedzieć, czyli faktycznie kamera wychyla się w zależności od tego, jaką przyjmujemy pozycję, natomiast on nie leci za nami. Jest też oczywiście drugi tryb, czyli GPS Follow, natomiast to działa tak średnio. Tutaj miałem słaby sygnał, jeżeli chodzi o iPhone'a, i działało to tak pół na pół, nie jestem zachwycony i pewnie bym tego nie stosował. Kolejna sprawa to są gesture, czyli wykonywanie zdjęć i filmów wideo poprzez gesty. Wychodzi to w miarę ok, a moja ulubiona tutaj to waypoints, bo nawet poważne drony nie mają takiej funkcjonalności. Wyznaczamy punkty na mapie i on poprzez te punkty, po tych punktach leci i to wyglądało naprawdę fajnie. Podniosę go na wysokość około 50-70 metrów. Gimbala chciałbym dać troszeczkę w górę. Height limited. No to zobaczmy, jakie tutaj są ustawienia, jeżeli chodzi o flight altitude 30 metrów. Dajmy sobie 70. Return to home. Tutaj dystans mamy. Return to home też chciałbym, żeby wracał na 70. Ok. I to, co zrobimy, to przestawimy tryb. I spróbujemy polecieć jak najszybciej. To jest chyba tryb normalny. Teraz jest szybko. Teraz jest bardzo ładnie i szybko. Świetnie. Spróbujmy sobie w takim razie polecieć w naszą stronę. 200-300 metrów to jest wszystko, nie trzeba daleko lecieć tym dronem. Teraz widzę śmigła w planie przez chwilę. Leci bardzo ładnie i dynamicznie. 7 metrów na sekundę. Czy to jest jego największa prędkość? Obracamy się, zrobimy jeszcze parę prób. Teraz 3,5, 3,6. Przechodzimy do trybu sport, tak? Na wyświetlaczu słabo widać, czy to jest tryb sport. Ale tutaj ma prędkość około 5,7, 5,8. I przechodzimy w jeszcze jeden tryb. Dobra, spróbujemy sobie skręcić, żeby do nas wrócić. Stopniowo. Teraz lecimy z prędkością 7, 8 metrów na sekundę, 8, 9. Mam takie rwanie delikatne. Jest pewne lagowanie oczywiście, bo to jest po Wi-Fi. 8 metrów na sekundę. To jest mniej więcej ta prędkość. Dobra, będziemy wracali tutaj do nas. Wygląda to w porządku, słuchajcie. Nie jest to może idealny dron, taki jak DJI, czy prawie idealny, ale jest gitarka. Jedyne, co zobaczymy jeszcze za chwilę, jak on nam wróci tutaj do punktu startowego. Jeżeli chodzi o akumulator, trzyma tak średnio, można powiedzieć. Nie jest to może idealny dron, ale daje radę.
Ma delikatny toilet bowl, ale to nie jest takie bardzo, bardzo dokuczliwe. Zobaczmy, jak on się spisuje, jeżeli chodzi o toilet bowl. To jest to, nie? Dobra, i ruszymy nim teraz do przodu. Bardzo ładnie odchodzi w tym locie do przodu. Nagram to jeszcze. Zniosę się tam ponad drzewo. Mamy dystans limit. No to dobra. Za chwilę będziemy lądowali, bo już jest słaby akumulator. OK. On teraz już wykonuje manewr RTH. Obniża się. No jest blisko dość. Zobaczcie, tutaj wylądował. A stąd startował. Ile mamy tutaj? Raz, 2 metry może różnicy. Słuchajcie, kończąc mogę powiedzieć tak, jest to całkiem niezły, bardzo przyzwoity moim zdaniem dron, jak za kwotę około 800 zł. Oczywiście można poszukać też Sparka używanego albo Mini używanego w podobnej kwocie, może trochę więcej. Tutaj mamy dosyć solidne rozwiązanie, dobre do nauki. Wiadomo, że ten system nie jest doskonały, bo ta marka i ta firma nie ma tak dużo pieniędzy jak DJI na badania i rozwój, ale mamy już taki wariant pośredni, coś pomiędzy tanimi dronami, a dronami z górnej półki. Oczywiście ten obrazek, ja teraz edytowałem ten materiał dla Was, także chcę podsumować jeszcze całość. On nie jest idealny, te zdjęcia i te filmy są dalekie od tego, co DJI potrafi. Natomiast całość jest niezła, jeżeli komuś chcemy zrobić prezent i to ma być nowy dron, albo ma być to nasz pierwszy dron taki do nauki, dlaczego nie? Można spróbować. Części są do niego tanie, całość nie jest ogólnie droga, budżetowa, te drony są w promocji, także może to być też pierwsza propozycja na początek. Słuchajcie, bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście zachęcam do mojego darmowego warsztatu filmowanie dronem. Proszę korzystać, link jest pod filmem. Zachęcam Was też oczywiście do t-shirtów tutaj kanału, do wspierania kanału poprzez zakup t-shirtu firmowego naszego również. No i do playlisty tanie drony z GPS-em, którą też postaram się tutaj wyświetlić. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym epizodzie już wkrótce. Cześć!